Witam Was, piwowar na motocyklu. Dzisiaj coś całkiem z innej beczki, jak to mówią. Kilkanaście motocykli różnych maści, a ja jestem w Świętokrzyskim i mam przed sobą trasę prawie 200 km, głównie Ochie. No nic, w dalszej części opowiem w ogóle, skąd ja się tu wziąłem i co to za ekipa. Myślę, że na bieżąco będę zdradzał tajniki. Jest też druga CRF-ka. No, ale zaczynając od tego, że geneza tego wyjazdu to jest zaproszenie otwarte takie od grupy, czy do stowarzyszenia nawet, która nazywa się RAD. To jest jakby, to nie szczur po angielsku, choć nazwa może faktycznie niezbyt, ta skrótowa nazwa nie jest jakaś tam super. Ale jest to Regional Adventure Trails. Czyli to jest taka jakby regionalne odzwierciedlenie Trans-Euro-Trail. Zrzeknęła się taka grupa i oni otworzyli sobie takie zamknięte forum i starają się tworzyć szlaki, które są w 100% legalne. Czyli sprawdzają wszystko, co się da, jeżeli chodzi o to. Także Rad Świętokrzyskie wrzucił takiego posta na grupę Łowcy Niewygód i zaprosił po prostu ludzi, którzy no, chcieliby w ogóle troszkę łyknąć, czy tam zarazić ich trochę, może nawet tą próbowaniem jakby tworzenie tras legalnych, a nie tylko, wiecie, jeżdżenie po lasach i na zakazach ruchu. Jakaś stacja tak czy siak jest później gdzieś na trasie? Tak, tak. Dobra, spoko. Dobrze, ale gdzie jesteśmy, to jest start, punkt startowy, to była jezioro Hańcza, właściwie zalew, taki retencyjny, ale oczywiście zrobiony później pod turystykę przez CH, czyli to jest Świętokrzyskie, zalew Hańcza przez CH. Bardzo fajne tutaj są tereny, parki krajobrazowe, raczej płasko, a zobaczymy, jaka będzie trasa. Jaka by nie była, będzie fajnie. Dobra, i wjechaliśmy na trasę. Trasa ma około 225 km długości. Jest fajnie opisana w takim stylu jakby tetowym. Są punkty takie newralgiczne, jakieś objazdy, miejscówka na jedzenie. No i jakby ideą w ogóle tworzenia tej trasy jest to, przynajmniej przez tą ekipę, jest to też, żeby był jakiś punkt centralny i była pętla, tak? Czyli przyjeżdżasz gdzieś w jakieś fajne miejsce takie wypoczynkowe, stąd masz trasę, robisz tutaj pętelkę i wracasz w to samo miejsce. Możecie znaleźć, jakby forum jest na tyle otwarte, że można sobie poczytać, jakie zasady tam są w ogóle dołączenia do tej ekipy. Pierwsze kłopociki. Tak. Jedźcie, panowie, niech się przyjadą. I wiesz, i od razu jest pierwsza plama piachu, od razu segregacja, dzielimy się na grupy, łatwiejsza, trudniejsza, jest spokój. No, naturalna selekcja. No. Naturalna selekcja, żeby fajnie w ofie jeździć, to jest 10 osób. Więcej to się zmęka.
No możemy się rozdzielić, każdy ma GPX-a, to kto jedzie grupa szybsza, to... Ja to przyjechałem sobie pojeździć, dla mnie czy będziemy jechać 10 na godzinę, czy 50. Ważne, żebyśmy dojechali koło Pińczowa, tam pojedziemy na stację, zjemy jakieś tam hot doga, a później sobie pojedziemy wszyscy, każdy ma przez trasę, nie? No to właśnie, no. Jak ktoś lubi szybciej jechać, to szkoda, żeby się zatrzymywał co chwilę. Dobra. Fajny był ten piaseczek. No ale wracając do ekipy, która robi takie trasy, no to jakby jak najbardziej szacunek, że chce się, bo ileś czasu jakoś poświęcić trzeba. O kurczę. O ja. Nie ma czasu, żeby gadać, panie. No ale w każdym razie wracając, o, na asfalcie będę gadał, a na trasie będę jeździł. Ale kończąc wątek, to jak najbardziej szacunek za to, że komuś się chce to robić, bo dzielić jeszcze z tym, jakby całkowicie non profit. O, jakie mordy. Nie widać ekipy, faktycznie tak jak mówił gość na postoju, że wystarczy 10-15 minut, jakby wydzielą się ekipy, która jedzie szybciej, która wolniej. I to bardzo dobrze, bo niech każdy jedzie w swoim tempie. Ale fajne muldy. Na wprost on mówił, że tam są te błota i ten kawałek nielegalny, co mówił ten Piotrek, nie? No dobra. Plus objazd asfaltowy. No to ja jadę prosto. A jak bym ten, jak bym w błocie gdzieś chciał pomóc? No to jedź pierwszy. Jak coś, to ci pomogę, jedź. No właśnie, więc chwilę postoju, musiałem sprawdzić, bo są tutaj dwie trasy, jedna jest przez jakiś błotnisty rejon, a druga jest objazdem. To jest też jakby taki ukłon w stronę ciężkich adventurerów, które po prostu, jeżeli ktoś jeździ sam, to jak najbardziej fajna alternatywa, bo to nie sztuka się upakować ciężką maszyną w błoto i później walczyć z jej wyciągnięciem. Chodzi też prawdopodobnie o to, żeby jak najbardziej przystosować trasę do różnych umiejętności zwiedzającego, jak najbardziej na plus. Jak widzicie, są drogi legalne przez las. To są gminne czasami drogi. Nie ma na nich zakazu ruchu. O ja pierdzie. No było troszkę błotka, ale nie jakieś tragiczne. I tak jechałem w największej kolejnie.
widzę jaki tam... Tak, spoko. Nie, nie, nie. Trzeba. O. O, jak ktoś nie lubi piasku, to przewalone tutaj ma. Ile mogę, to się staram. Jeździć na stojąco na tym piasku, żeby się jednak coś pouczyć, bo to nie sztuka siąść i podpycha się nogą. Się nie nauczysz, jak się nie wywrócisz. No to wszystko jest częścią przygody. O, to ja będę przez was. Był ktoś za tobą, czy nie? Nie. Tam jest duża dziura, bo jak widziałem przez pole daleko, to nikogo za nami nie było. Myślę, że kilkanaście minut. Ciekawostka, ten przejazd. Państwo sobie spacerują. Warto po takim lesie jeździć jednak w miarę cicho, bez szarżowania. Jaka fajna tama. Mini, to są jakieś młyny. Bardzo fajna miejscóweczka. O, 12 godzina. Czyli mniej więcej jakieś 2 godziny już jazdy. I zrobione 80 km. Niecałe. A, to dobre tempo, 40 km w godzinę. No nic, cel jest taki, żeby dojechać do Pińczowa, to jest mniej więcej połowa trasy. Bo chłopaki się chcą tam zatrzymać na jakieś jedzonko. O, tutaj są o wiele ciekawsze tereny. Pagórki. Przyjazna droga. Ładne widoki. O, widzieliście? Sarenka. Ja coś widziałem już w trawie, że się rusza. Ale to właśnie jest kwestia tego, widzicie, szybki shooter. Więc trzeba się mieć na baczności. Zwierzęta też tutaj mieszkają. Bliskie spotkanie ze zwierzętami. Nie wiem co to było, bo było od tyłu, ale wyglądało jak sowa. Puchacz. Ale nie jestem w stanie powiedzieć, może ktoś lepiej się zna na ptakach. Au. Nie wiem do czego ta droga. Słuchajcie, to jakiś highway. To moglibyśmy wszyscy naraz ruszyć z dołu, kto pierwszy na szczyt. O, jaki fajny podjazd.
O, pięknie. Stare wierzby. No fajne są takie czasami, wiecie, małe, drobne smaczki na drodze. Co by nie powiedzieć, jeżeli trasa jest 100% legalna, a jest, powiedzmy tam są jakieś dwa odcinki 500 metrowe, które nie wiadomo, to można powiedzieć, że sztos. A jesteśmy dopiero w połowie, tak? To jest tylko dowód na to, ja o tym w sumie wiem, a to jest tylko kolejny dowód na to, że można, chyba tu, że można zrobić fajne trasy bez narażania się na jakieś tam ryzyko jeżdżenia po drogach totalnie niedozwolonych. I tak jak czasami mówię w swoich filmach też, że właśnie czasami trzeba odpuścić. Jakaś jest droga, nie jest nieprzejezdna, trudno, jest naprawdę tyle fajnych dróg, po których można się poszwędać, w sensie dróg takich offroadowych. W sumie dobrze, że udało mi się to nagrać, znaczy cały czas się nagrywa, i pokazać wam, że można i że to jest fajne, widzę się to, co ten efekt tej pracy. No i mamy Nidę rzekę i ją przekraczamy. Jaka ładna. Nie patrzyłem, czy dobrze jadę. Ta trasa jest tak fajna, że ja bym ją chciał przejechać. O, zbliżam się do Pińczowa. O, i tu się zaraz zacznie zalew pińczowski. Będzie okazja go zobaczyć. No, jest ładna plaża. Pięknie. No cóż, ruszamy po posiłku. O, gdzie oni to jadą? Chyba na stację jednak.
Dobra, ekipa ze stacji pojechała, ale nie chciałem, żeby już czekali. I tak są szybsi. A też z kolei nie chcę czekać na następną ekipę. Bo prawdopodobnie i tak zabraknie mi czasu, żeby objechać dzisiaj tą całą trasę. Chciałbym przynajmniej do Szydłowa dojechać i zobaczyć tam te mury, pozostałości po zamku. I chyba już stamtąd się udam do domu, choć tam już będzie naprawdę niedaleko do Hańczy.